Cześć! Jako pasjonata kolarstwa prędzej czy później zacznę się zastanawiać nad zakupem trenażera. Cel będzie prosty – budowa lub utrzymanie formy zimą. Trenażery polaryzują kolarzy szosowych jak chyba wszystko. Część z nas uważa, że nie ma złej pogody, by wyjść na rower. Jest tylko zły ubiór, a chomikowanie, czyli jazda na trenażerze, to zło wcielone. Jazda zimą jest dosyć specyficzna. Musisz się ubierać albo na cebulkę, albo w mega drogie ciuchy, a i tak w pewnym momencie będzie ci zimno, bo te ciuchy nie dają ci ciepła bezterminowo. Jak człowiek jest młody, to wiadomo, łatwiej absolutami rzucać i się zapierać na jazdę, bo nie jestem cieniasem. A im starszy jestem, tym bardziej liczy się dla mnie jednak komfort. Druga sprawa to rower. Zima to wszędobylska sól, czasem śnieg i częściej coraz błoto. To warunki wręcz idealne do niszczenia roweru. Aby rower wytrzymał taką pogodę, to trzeba go myć i smarować praktycznie co tydzień albo po każdej jeździe. A jak już wspomniałem, staje się już coraz bardziej wygodny. No i ostatni punkt, czyli stan ścieżek rowerowych. Oczywiście nie mogę się wypowiadać za wszystkie miasta i miejscowości w Polsce, ale mówiąc o Warszawie, to stan ścieżek rowerowych zimą pozostawia wiele do życzenia. Jak jest śnieg, to ścieżki nie są odśnieżane. Miasto wychodzi z założenia, że zimą się nie jeździ. Jak nie ma śniegu, to ścieżki są całe w piachu i błocie, co oczywiście powoduje, że ciuchy pokrywają się grubą warstwą błota, a napęd szybko się zużywa. Potrzebujesz również dobrych opon do takiej jazdy. Krótko mówiąc, jazda zimą nie jest dla każdego. Na szczęście ktoś stworzył trenażery, czyli maszyny, które pozwalają nam jeździć w domu na naszych rowerach. Sprawdźmy więc, czy trenażer jest faktycznie najlepszym rozwiązaniem pozbawionym wad. Zacznijmy od tej prostszej części, czyli od zalet. Po pierwsze, przygotujesz się do sezonu. Jest takie powiedzenie, wyścigi wygrywa się zimą. Jeśli co roku zima będzie okresem odpoczynku bez treningu, to każdą wiosnę spędzisz na budowaniu formy. I dopiero latem i jesienią będziesz się cieszyć maksem swoich możliwości. Ale co roku będzie on podobny, ponieważ co rok będziesz budował ją od nowa. Trenażery pozwalają na przedłużenie i budowanie formy wtedy, kiedy niemożliwe jest lub niekomfortowe wyjście na dwór. Dzięki czemu, wychodząc ze swojej jaskini wytopu na wiosnę, będziesz czuł zaskoczenie tym, jaka jest różnica pomiędzy przepracowaną zimą a przeleżaną. Kilka razy zdarzyło mi się zaczynać budować wszystko od początku wczesną wiosną. Najpierw była frustracja, że jeszcze jest śnieg, albo jest jakaś paskudna pogoda, potem jak już człowiek wyszedł na zewnątrz, było zaskoczenie, jak słaby jestem. I szczerze powiedziawszy, nie chcę więcej tego przeżywać. Druga sprawa. Wbrew pozorom możesz wykonać dokładniejszy trening. Na trenażerze nie ma świateł, przejść dla pieszych, nierównych dróg, ulic i tak dalej. Nie jesteś zdany również na wykorzystanie miejsca, w którym jesteś. Na przykład jak mieszkasz w górach, ciężko jest przeprowadzić trening sprinterski i odwrotnie. Nie dam się przekonać, że wjazdem na Agrykolę lub Słomczyn jesteś w stanie bardzo dokładnie i precyzyjnie przetestować swoje FTP. Potem wykonać zaplanowany przez siebie trening, aby na samym końcu również śledzić swoje postępy. 3. Zwift, Ruvi i inne aplikacje czynią ten trening zjadliwym. Dzięki aplikacjom Zwift czy Ruvi, które sterują Twoim trenażerem, mogą same włączać symulację nachylenia, możesz sprawdzić się na trasach, których dotąd nie mogłeś. Na przykład Mouvement 2, Alpedu Zwift czy Zone Colan teraz są dostępne w zaciszu Twojego domu. To jest naprawdę niesamowite i moim zdaniem pozwala sprawdzić się, jak byś poradził sobie z największymi wyzwaniami kolarstwa. Ale to nie wszystko. Przykładowo Zwift ma również niesamowicie rozszerzoną socjalną część, czyli wspólne treningi, treningi z największymi gwiazdami, na przykład drużyną Ineos Grenadiers. Kolejny punkt to konserwacja. Sam trenażer nie wymaga zbyt wielkiej konserwacji, a wymiana kasety czy memenka jest bardzo prosta. Przejdźmy teraz do wad. Po pierwsze, łyda to nie wszystko. Choć trenażer jest świetnym narzędziem do budowania swojej mocy, to techniki raczej w nim nie zrobisz. Nie oczekuj, że dzięki trenażerowi nauczysz się zjazdów czy jazdy w zakrętach. Trenażer nie zastąpi Ci doświadczenia i wbrew pozorom nie dotyczy to tylko i wyłącznie zakrętów i zjazdów, ale również jeździe po górach. Jeśli masz podjazd 5%, to faktycznie dużej różnicy nie ma, ale przy 15% wymaga to nie tylko mocnej łydy.
Spore nachylenie wymagają również jeździe na stojąco, aby zmienić środek ciężkości. Wymagany jest rower na przykład z mostkiem bardzo obniżonym, aby ten środek ciężkości przenieść na przednie koło. Możesz dokupić symulator nachylenia, bo zarówno Wahoo, jak i Elite mają takie cuda, ale dalej działania grawitacji i zachowania roweru to nie zastąpi. Powiedziałbym, że doświadczenie w pokonywaniu takich gór jest równie ważne jak i moc. Bo żeby wydobyć pełnię mocy z siebie, musisz wiedzieć, kiedy ten środek ciężkości należy przenieść, przy jakich procentach, przy jakich nachyleniach. Warto też zabezpieczyć rower przed poceniem się i na co możesz sobie pozwolić. Kolejny punkt to pot, a on będzie się lał z ciebie potwornie. Sól może zniszczyć każdy rower i to jest fakt. W niezabezpieczonym rowerze sól uwielbia się osadzać pod owijkami, na śrubach i mocowaniach klamkomanetek. Kiedyś widziałem taki film Króla Rowerów, który pokazywał, jak niszczą się poszczególne części roweru, gdy rower nie jest zabezpieczony i myty dość regularnie. A tak wygląda ktoś, kto właśnie zrobił 1000 metrów w górę w domu, bez dostępu do wiatru, powietrza, nic. Życzę powodzenia tym, którzy jeżdżą w górach. Pot się będzie z ciebie lać, czy tego chcesz, czy nie. Nawet stawiając jakieś wiatraki, czy to zwykłe, czy te bardziej fancy, które wieją tak mocno, jak szybko jedziesz, bo tak, bo również takie są w ofercie Wahoo czy Elite, to one tylko minimalizują pocenie. A w związku z tym, że jazda na trenażerze powoduje niesamowite ilości potu, to trzeba zabezpieczyć rower. Taką potóweczką, żeby zabezpieczyć główkę ramy. Do tego jeszcze ręczniczek. I kolejny ręczniczek dla siebie. Zaczynamy jazdę. A po całej jeździe umycie roweru, przynajmniej kierownicy, sztycy czy siodełka. Ja używam płynu Mukow, ale równie dobrze to może być zwykła ścierka z wodą i tak dalej. Najważniejsze to jest wyczyścić rower z soli. I naprawdę warto o to zadbać, żeby się nie obudzić na wiosnę z popękanymi klamkomanetkami, popękanymi śrubami itd., itd. Punkt trzeci, kolejny grat. A hałas może przeszkadzać domownikom. Zazdroszczę wszystkim tym, którzy mogą sobie pozwolić na zbudowanie swojego pain cave, czy bardziej po polsku jaskini wytopu. Ja i wielu z nas takiej możliwości po prostu nie mamy. Sam trenażer być może największy nie jest, ale jak podepniesz do niego rower, a potem zaczniesz kręcić, to twoja druga połowa może zacząć patrzeć na to wszystko mniej przychylnie. Trudno się jest jej dziwić. Kolejny grat w pokoju hałasuje, a do tego jeszcze podczas kręcenia jest pot. W sumie nie pachnie to kolorowo. Na dodatek trzeba jeszcze mieć gdzie schować ten trenażer w sezonie letnim. I co teraz? No cóż. Trzymam kciuki, aby wyrozumiałość do waszej pasji była na tak samo wysokim poziomie jak u mnie. I pamiętaj, żeby po każdym sezonie takim zimowym odwdzięczyć się. Punkt czwarty. Bez Zwifta czy Rubi nie podchodź. To, co najbardziej lubię w kolarstwie, to to, że wystarczy 10-20 minut jazdy i jestem 10 km od domu i jeżdżę sobie w ciszy, w spokoju, podziwiając widoki. Na trenażerze siedzę dalej w tym samym kącie w domu, w pokoju itd. Powiem wam szczerze, to niesamowicie mocno działa na psychikę. Dwugodzinna jazda na zewnątrz jest uznawana przeze mnie za krótką. Na trenażerze 2 godziny to jest dla mnie mordęga. To jest po prostu nudne. Na szczęście pojawiły się aplikacje typu Zwift czy Rouvi, które symulują jazdy właśnie po dworze. One tylko przesuwają próg bólu dla psychiki, której sam mówisz sobie, kiedy masz dość. Podsumowując, trenażer traktuje jako mniejsze zło pomiędzy brakiem jazdy wcale i budowaniem formy od nowa co roku, a jazdą po dworze, kiedy zima jest naprawdę wymagająca i dla największych hardkorowców. Zwift pomaga mi przetrwać te najgorsze chwile bez jazdy po dworze, a żona, no cóż, na szczęście toleruje moją pasję.